witamy serdecznie. Dziś mamy 19 dzień października 2023. Idźcie i głoście. Stoją Świadkowie Jehowy, dwa stojaki. No i oni zawsze uciekają. Nie chcemy, żeby uciekali. Żeby tylko nas wysłuchali. Świadkowie Jehowy biją? Nie, a ty chciałbym. Tak? No jeden mnie z głupi palą na górę. I kłamią? Tak, i kłamią, bo mamy wasz przekład. I ty jesteś prawdziwym bratem Chrystusie Królu. A owoce ducha? Na pokaz? Nie lecha się, ja ci nic nie mogę zrobić. Czekam się za prawdę. W swoim pierwszym padzie z nich. Dobrze. Nie, nie podchodź. Nie podchodź, bo nie wierzy się ludziom. Nie podchodź. Nie, bo oni są fałszywi. Posłuchasz 5 minut? Jestem synem, który ja pełenuję. Nie chcesz czekał rami na długoczarną życie. Rami dla ciebie. Zobacz, co Jehowa z tobą zrobi. No, służą korporacji. Chce mnie uderzyć, wziąć na bok. Tak, służą korporacji. No, i Jehowa ich uśmierci, oni chcą, żeby ich uśmiercił. Gotuje w tej wodzie miłości fałszywej i oni właśnie stoją. Mówi do mnie, żegna. Ja mówię, że nie jestem katolik, ja się nie żegnam. Bronię tej korporacji za wszystko. Tam też okolica. Też fałszywi po dwóch chodzą, ale też są prawdziwi. Ja i tylko jesteśmy świadkami Chrystusa. Świadkowie są świadkami Jehowy. A policja też jest na usługach jakiejś tam korporacji. No wierzycie w Boga, to co się lękacie? No bo Jehowa ich nastraszył pewno i będzie ich teraz zniszczył. I ten Armagedon tutaj zniszczy ten raj, które wierzyli. Bo na razie litera prawa ich zabija, bo 2 Piotra 3,6 litera prawa zabija. I spełniają literę prawa. Tylko tyle. Wiedzą, żeby głosić, bo im kazał niewolnik. Stojaczki naprodukowali, pieniędzy nabrali, biznes się kręci. I nabudowali tych McDonaldów, czyli sali królestwa. A Dzieje Apostolskie 17,24 tutaj Chrystus nie mieszka, bo nas gonią. Nawet tu na publicznym miejscu chce mnie na bok wziąć i mnie co, przyłożyć? Jak był COVID, to 4 metry świadkowie do mnie mówi, a teraz chodź na bok. Także my nie ufamy świadkom Jehowy, ale jak się nawrócą, to zrozumiemy, że skrucha, wiadomo, nie? To wybaczamy świadkom, ale w Chrystusie. Kolosan 3,13 w Chrystusie, bo oni pisali Jehowa, że im wybaczyła. Tu Biblia Warszawska. Oni właśnie na pozór taki właśnie są łagodni, a mają te demony w sobie, dużo mają. Dlatego nie wierzymy Świadkom Jehowy, bo człowiek już doświadczył od nich tej miłości, którą mają. Jeśli babcia krzyczała na ciebie nienawiść. I Chrystus ma prawo, Galacjan 6,2 i Galacjan 5,1, Chrystus wyzwala, no Jehowa ich zniewolił na stojaczki, niewolnik w niewoli, sama, Chrystus wyzwala, bo jak Syn Boży was wyzwoli, rzeczywiście będzie wolni. Jana 8 rozdział od 12 do 36, no i 8 rozdział 32, że prawda nas wyzwoli z kłamstwa właśnie zakłamanych religii, które jak faryzeusze uśmiercają. I ktoś wyznał Chrystusa czystego, to go wykluczą. Jana 16,2 z sali królestwa, bo tak było ze mną. Ja wierzyłem, że jestem uczniem Jezusa. W 1993 roku przyszli do mnie Świadkowie Jehowy. 6 lat studiowaliśmy tą, znaczy książkę się studiowała, 1,5 roku. Będziesz mógł żyć w raju na ziemi, taka mała czerwona o tym raju. No i później mnie ochrzcili w Chorzowie w listopadzie, chyba 6 listopada. No i do firmy Chrzestuj Sumowa, no i później ratuj się sam, no trzeba było głosić, raportować tego Jehowę, głosić te strażnice, to co tłukli do głowy, wciskali. No ale Pismo Święte, a publikacje to jest różnica, tak? No i człowiek, który myśli, no to później ma problem, czy Jehowa, czy Jezus.
kto jest tym pasterzem, kto jest tym nauczycielem, kto jest tym Bogiem prawdziwym dla rodzaju ludzkiego, kto jest tym Zbawicielem. Oni wszystko Jehowie przypisali. No ale że Jehowa posłał Zbawiciela, że Jezus odda mu królestwo. Jako królestwo Jehowie nie będzie oddawał, to będzie Jehowie zabrane królestwo. Mateusz 21:43, jak się nie mylę. A dane tym, co pójdą za Chrystusem, za barankiem. Objawienie 14, rozdział 4 i 5. Księga Daniela 2:44. To są te czasy. 7:27. Chrystus jedyny święty, objawienie 15:4. My idąc za nim się uświęcamy w jego prawdzie miłości i prześladowaniach. Bo Chrystus był bez grzecha, był prześladowany, nienawidzony, pluty, wyzywany od demonów. A on nie miał żadnego demona, bo demony to są kłamcy. Uderzysz w stół i świadkowie właśnie są różni, nie? Mówią o owocach ducha, ale uderzy w stół i nożyce się otworzą, czyli oni, właśnie prawda jest tym mieczem, tym młotem i oni się boją tej prawdy, bo uszy zatykają, uciekają, tak jak faryzeusze, jak Szczepan właśnie widział Chrystusa na prawicy swego Ojca, ale nie Jehowy, bo Jehowa siedzi w Ameryce, tak jak papież w Watykanie, czy Rydzyk w Toruniu. Mają srebrzanki, obrazki, tutaj bez krawata zainteresowany rozmawia, a z nami nie potrafią. No i Urszulka nigdy nie była świadkiem Jehowy i nie potrafią z nią rozmawiać, bo Urszulka no po prostu w mądrości Chrystusa, Łukasza 27:15, że Chrystus daje mądrość, przewyższyła 8 milionów świadków Jehowy. Szkoła Gila się schowała, bo Chrystus dał Urszulce taką mądrość, spokój, to wszystko, miłość i tak dalej, że ona ich zjada na śniadanie. Po prostu jest katoliczką, była tak, a teraz jest u Chrystusa chrystianka. Tak, bo wiadomo, że ja też z katolików wyszedłem, Świadki Jehowy mnie tam tego 6 lat mnie wykluczyli, bo ja myślałem, że katolicy źli, a Świadki dobrzy, ale później jak mi oświeciło, że każda religia nie mówi prawdy, bo to ludzkie narzędzie, tradycje obrzędów i biznesu jak polityki, bo jest najważniejsza rodzina, Chrystus najważniejszy, później mąż, żona i dzieci. 1 Koryntian 11, rozdział od 1-3. No i tutaj macie zbory Chrystusowe, czyli ja, Urszulka i Zbyszek Folanny. Więcej zborów nie ma. I on teraz ma problem, więc przyjść do zboru, czyli do Bogdana, do Urszulki i zwierzyć, co mu tam bracia, jak go molestują właśnie, jak go gotują w tej wodzie, tej chorej miłości Sodomy Gomory. I Judy cały list to mówi, jaki ma stan każda religia zboru. Tam ducha nie ma, pasą się na dzień uboju. I Jakuba 5 rozdział od 1-6. To oni mordują ludzi kłamstwem, duchowo jak faryzeusze, bo Słowo Boże jest pisane do uczniów Chrystusa, do nas. Mateusz 24 rozdział właśnie cały jest dla... Czekaj, to niech będą aniołami. Błogosławimy Świadków Jehowy, deszcz pada troszkę. I aż bo Chrystusowo jest miło, jak mamy troszkę odwagi. Jana 7 rozdział, 17 werset. Jak kto chce zobaczyć, czy prawda jest z nim, nie głosi Chrystusa, jako Ojca, Króla, Boga, Nauczyciela, Zbawiciela. Taką gruszką kiedyś jeździłem, tatą. No ta jest większa, ma więcej kubików. Ale teraz pracuję u Chrystusa. Na kopalni pracowałem, na roli. Mam dużo zawodów, ale teraz Chrystus mówi, synu, pracuj w winnicy. Nawet byłem tak skarcony, jak Piotr łowił ryby, a miał łowić ludzi. Jana 21:17. Paś moje owieczki, albo 22:17, nie wiem. Paś moje owieczki, czy mnie kochasz? To oni powinni paść owieczki, czyli owce, co zginęły z domu Izraela, a nie stać tutaj i na świadectwo. Przecież Jehowa ich uśmierci, zobaczcie, to jest ich broszurka. Jehowa ich zgładzi, bo Jezus nie zgładził Judasza i żadnego, kto służy Chrystusowi. Efezjan 4:20, w duchu prawdy, jako prawdziwy czciciel, Jana 4, rozdział 14-24, to Chrystus go podnosi, jak taki człowiek jest załamany, upada. A oni pokazują ten świat i oni mordują właśnie kłamstwem. Mordują kłamstwem, a świat morduje fizycznie, bomby i tak dalej. A prawda jest pośrodku, tylko w Chrystusie 100%. Efezjan 4:20, nie tak się nauczyliście Chrystusa. Efezjan 4:21, prawda jest w Jezusie, którego Maria urodziła, apostoł Paweł się nawrócił. Dzieje apostolskie 9 rozdział od 5-25 i Dzieje apostolskie 4 rozdział od 10-12, tylko w imieniu Jezus jest zbawienie. Nie w Jehowie, nie. To jest Jezus, to jest ten Jahwe. Czyli 1 Koryntian 10:4, bo skała, którą pili wodę, a Mojżesz sobie chwałę wziął, że dał im wodę. Jana 4:14, Chrystus dał wodę Samarytance, ale dał jej, bo ona wierzyła, a faryzeuszom nie mógł dać, bo nie wierzyli. I my nie możemy ich skrzesić, jak nie wierzą, że Chrystus nas posłał, bo ich posłał niewolnik z Ameryki, Jehowa, a nas posłał Chrystus. Mateusz 10 rozdział od 5-42, Łukasza 10 rozdział od 1-11, oni pisali w srebrance 70 uczniów, a jest 72. Dlaczego jest ważne słowo 72 liczba?
bo 72 i 72, dwa przyjścia, jak się doda 144 i zajesza 60 rozdział 22 z 1000. Moim zadaniem jest przekazać 1000 osobom prawdę Chrystusa za darmo. Nie chcemy waszych srebrników, żadnych skrzynek, datków nie ma, to my biednym już pomagamy. Bo biedni umierają, bo nie mają siły szukać sprawiedliwości. Jak śledzicie kanał, to taki Andrzej nogi i robaki go jedzą. To jest te piekło, co robaki go jedzą za życia. I Świadkowie Jehowy, jak ich wyrzucają, też mają problem psychiczny. I ja im to mówiłem, że będą się wieszać na krawatach, nagle. A policjanci będą sobie strzelać właśnie z pistoletu w główkę, bo to jest nakręca te bezprawie właśnie, człowiek bezprawia. Policja, jako system wymyślony przez diabła, bogatego świata, 2 Koryntian 4:4, Świadkowie jako system, prorok, Mateusz 7:15, Objawienie 19:20 i Objawienie 20:10. Żywcem jako system będą wrzuceni do jeziora ognia, Mateusz 5:22. Piekło sumienia i Judasz sobie odebrał życie, Mateusz 27 od 3 do 5, no bo wiedział, że zdradził, wydał krew niewinną. A mógł właśnie się nawracać, mógł pisać listy o uczuciach, głosić, bo Chrystus nie może nikogo uśmiercić. To ludzie sami się odrzucają, bo grzech, czyli łamają prawo Boże i sami od oblicza Bożego się odrzucają. No, Świadkowie sami się odrzucają, bo nie chcą słuchać słów prawdy Chrystusa, które przekazujemy za darmo, bo prawda jest za darmo. Tu jeszcze Chrystus najważniejszy, jaki może być dla całej ludzkości, bo apostoł Paweł mówi pierwszy Koryntian, drugi rozdział, że wszystko to śmieci by pozyskać Chrystusa i Chrystus jest dla niego najważniejszy, a studiował Gamaliela, tak Świadkowie w szkole Gilad, także Świadkowie są powołani, a jest wybranie, Efezjan 1:4, jest wybranie Jana 15:16, nie wyście mnie wybrali, Chrystus was wybiera, jak uwierzycie, Galacjan 3:2, 3:14, 3:26-29 i Dzieje Apostolskie 5:32. No, dziękujemy za współpracę. Nie bolało. Tak, na świadectwo.